Niespodzianka. Tajny ślub Karoliny i Krzysztofa. Zgadnijcie co? Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot są już oficjalnie małżeństwem. Tak, ta urocza para zaskoczyła wszystkich sekretnym ślubem. To była cicha sprawa, ale wiadomość rozniosła się lotem błyskawicy. Dlaczego? Ich przyjaciele nie mogli powstrzymać się od dzielenia się swoim entuzjazmem w mediach społecznościowych. Prawdziwa bajka naszych czasów. Internet praktycznie eksplodował od życzeń i łez szczęścia. Wszyscy mówią o tym zaskakującym ślubie. Wydaje się, że jeszcze wczoraj ta dwójka skradała serca na ekranie, a teraz skradli sobie nawzajem serca na całe życie. Czy to nie niesamowite? To wydarzenie było pełne magii i miłości. Każdy moment był jak z bajki. Od wymiany przysięg po pierwszy taniec. Karolina i Krzysztof pokazali, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie sposób. Ich historia to dowód na to, że miłość nie zna granic. Niech ta piękna para będzie inspiracją dla nas wszystkich. Życzymy im wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. I tak, zaczyna się ich nowa, wspólna przygoda. Niech żyją długo i szczęśliwie. Wyobraźcie sobie piękny park skąpany w delikatnym blasku słońca, które przebija się przez liście drzew. To miejsce, gdzie natura spotyka się z miłością, tworząc idealne tło dla niezapomnianej ceremonii. Ptaki śpiewają, kwiaty kwitną, a w powietrzu czuć miłość. Każdy element tego miejsca zdaje się mówić o romantyzmie i pięknie. To właśnie magiczną scenerię wybrali Karolina i Krzysztof na swój wielki dzień. Wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ oboje marzyli o ceremonii w otoczeniu natury. Karolina wyglądała olśniewająco w swojej sukni ślubnej. Wyglądała jak z bajki. Jej suknia była pełna delikatnych detali, które podkreślały jej urodę. A Krzysztof? Cóż, nie mógł oderwać od niej wzroku. Jego spojrzenie pełne było miłości i podziwu. Jego uśmiech był zaraźliwy i można było odczuć, że jest w niej całkowicie zakochany. Każdy jego gest mówił o głębokim uczuciu, jakie do niej żywi. Szczerze mówiąc, cała scena była jak wyjęta z romantycznego filmu. Wszystko, od dekoracji po atmosferę, sprawiało wrażenie, że jesteśmy świadkami czegoś naprawdę wyjątkowego. Dzięki wpisom ich przyjaciół w mediach społecznościowych wszyscy mogliśmy podejrzeć, jak wyglądał wielki dzień Karoliny i Krzysztofa. Każdy post, każde zdjęcie i każdy filmik pozwalały nam poczuć się, jakbyśmy tam byli. To było niesamowite, jak technologia może nas zbliżyć do takich wyjątkowych chwil. I muszę przyznać, że wyglądało to niesamowicie. Miejsce ceremonii było jak z bajki, z pięknymi dekoracjami, które dodawały magii całemu wydarzeniu. Każdy detal był starannie przemyślany, od kwiatów po oświetlenie, tworząc niezapomnianą atmosferę. Jeden z gości opublikował zdjęcie tortu weselnego i muszę przyznać, to było dzieło sztuki. Tort był nie tylko piękny, ale również pełen detali, które odzwierciedlały osobowości nowożeńców. Każda warstwa była starannie udekorowana, a smaki były równie wyjątkowe. Ktoś inny udostępnił filmik z pierwszego tańca pary i było widać, że są oni zagubieni we własnym świecie. Ich ruchy były pełne gracji i miłości, a muzyka dodawała magii tej chwili. To był moment, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Ale to nie tylko zdjęcia i filmy rozgrzały nasze serca. To także serdeczne wiadomości.
każda wiadomość była pełna miłości i życzeń szczęścia dla nowożeńców. Goście dzielili się swoimi wspomnieniami i nadziejami na przyszłość, co dodawało jeszcze więcej emocji do tego wyjątkowego dnia. Przyjaciele i rodzina rozpisywali się o miłości pary do siebie i można było poczuć radość emanującą z ekranu. To było naprawdę zaraźliwe. Wszyscy świętowali razem, dzieląc się śmiechem, łzami i radością. To był dzień pełen emocji, który na zawsze pozostanie w naszych sercach. Od miesięcy krążyły plotki o Karolinie i Krzysztofie. Czy są razem? Czy nie są razem? Trzymali wszystko w tajemnicy, co, bądźmy szczerzy, tylko potęgowało naszą ciekawość. Aż tu nagle, bum! Pojawili się razem publicznie na początku tego roku. I to było urocze. Widziano ich trzymających się za ręce, szepczących sobie do ucha i zerkających na siebie ukradkiem. To było jak oglądanie prawdziwej historii miłosnej na naszych oczach. Punkt piąty. Pozostając sobą. Miłość poza światłem reflektorów. Jedno jest pewne. Karolina i Krzysztof są zaskakująco normalni. Mówią, że nie czują potrzeby obgłaszania swojej miłości wszem i wobec. Wolą zachować prywatność i skupić się na tym, co naprawdę ważne na sobie nawzajem. W świecie obsesyjnie śledzącym plotki o celebrytach, tak miło jest widzieć parę, która ponad wszystko ceni autentyczność. Są dowodem na to, że prawdziwa miłość nie potrzebuje blasku fleszy. Najjaśniej świeci w cichych chwilach dzielonych między dwojgiem serc. Punkt szósty. Nowoczesna rodzina. Połączenie życia z miłością. Zarówno Karolina, jak i Krzysztof mają dzieci z poprzednich związków. I oboje otwarcie mówią o tym, jak ważna jest dla nich rodzina. Zależy im na stworzeniu kochającej się, patchworkowej rodziny, w której każdy czuje się akceptowany i kochany. To piękne widzieć, jak radzą sobie z wyzwaniami i radościami, jakie niesie ze sobą łączenie rodzin. Pokazują światu, że miłość nie zna granic, a rodzina to coś, co tworzymy sami. To naprawdę inspirujące. Punkt siódmy. Kiedy współpraca przeradza się w miłość. Ciekawostka. Karolina i Krzysztof poznali się w pracy. Byli kolegami, zanim zostali kochankami, co czyni ich historię jeszcze słodsza. Niesamowite, jak działa życie, prawda? Nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz tę wyjątkową osobę, nawet w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Ich historia miłosna jest dowodem na to, że czasami najlepsze rzeczy w życiu przytrafiają się wtedy, kiedy najmniej się ich spodziewamy. Punkt ósmy. Toast za szczęśliwą parę. Więc wznieśmy toast lub filiżankę herbaty, jeśli wolicie, tak jak ja, za Karolinę i Krzysztofa. Przesyłamy im całą miłość i szczęście tego świata. Niech ich miłość z każdym dniem staje się silniejsza. Gratulacje dla szczęśliwej pary. Punkt dziewiąty. Życzenia dla Karoliny i Krzysztofa na całe życie. Wkraczając w ten nowy, ekscytujący rozdział jako mąż i żona, życzymy im życia pełnego śmiechu, przygód i niezachwianej przyjaźni. Niech ich wspólna podróż będzie pełna radości, a ich historia miłosna będzie nas wszystkich inspirować. Zdrowie Karoliny i Krzysztofa.